Co ja widzę w USA? Witam, witam. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do sklepu. Dawno żeśmy nie byli w Burlingtonku. Ogólnie dawno nie nagrywałem w sklepie. Ja muszę coś kupić. Tak wygląda Burlingtonek. Także pokażę Wam od razu, co tu jest ciekawego. Co dzisiaj będziemy szukali. Nie tędy. Będziemy szukali muszę kupić ten tam jakiś muszę kupić albo popatrzeć czy gdzie są. O, miałem popatrzeć na walizeczki, bo mimo że będą potrzebne i dawno tutaj nie byłem. Przy okazji Wam pokażę troszeczkę cen takich różnych rzeczy. Proszę, ile takie walizeczki kosztują? To jakaś typowo wojskowa. Siedem dyszek. To jest rozmiar. Nie wiem jaki, ale tak, nie, no troszeczkę lipa takiej. Ops. Czemu jakieś inne? Nie chcę takich, bo ten plastik to jest lipa, ale też widzicie, cena 7 dyszek, nie? Także nie są jakieś kosmiczne ceny. O proszę, tu nawet za $55 można kupić taką walizeczkę. Takiej firmy. 10 lat gwarancji. Tylko, że to też jest ten, te plastiki, nie? Te plastiki się mogą popękać. Przynajmniej tak słyszałem. Kelwinek. Kelwinek 9 dyszek. Chyba coś z takich. Kelvin już nie jest głupi, tylko nie wiem, jaki to jest rozmiar. Nic, na razie sobie poglądamy. No ale tak, takie ceny się tutaj ten. Kurde, ja pamiętam jeszcze jak 10 lat temu kupowałem walizki. Czy tam ponad, to w Polsce płaciłem stówę, nie? Ja to przeliczam 1 do 1, czyli na przykład w Polsce, napiszcie zresztą, jak to oglądacie z Polski, czy kupicie Kelvina walizkę nawet za 200, nie? 200. No normalnie kosztuje 200, nie? Czy kupicie walizkę za 200? Pewnie nie. To nie chodzi mi o $200, tylko 200 zł. Co tam jeszcze? Nie ma za dużego wyboru. O, jeszcze majciochy muszę ten, bo mi się klejnoty pocą, bo jest ciepło. Co wam jeszcze tak przy okazji pokażę. Tu są akurat nie dla dużych, dla dużych ludzi ubranka, ale na przykład koszulki to ja lubię kupować dla dużych ludzi, bo ja jestem duży. O, zobaczymy może od razu na jakieś koszule. To zobaczycie sobie na koszulę. Od razu lecimy na XXL. Donna Karen. Proszę bardzo. Tylko że 38. Spodenki nie są głupie. No i proszę. Takiej Dony spodenki za dwie dyszki. 38, żeby było 40, to bym sobie pewnie wziął je nawet. Ale sobie nie wezmę, bo 38 się nie zmieszczę. Proszę. Patrzymy tylko ten. A,
przejdzie, miałem przejść tam. Dobra, pani mi się wkroczyła. Tu są dwa XL, to coś jak na mnie. Tylko że nie ma zamków, a czy są zamki? O, są zamki. Popatrzcie. Proszę. Normalnie niby 35, a da się. 35, a tak 15 baków. Tylko że te różowe paski w tych Adasiach trochę, kurde, miałem nic nie kupować, tylko popatrzeć, ale jak jestem w Burlingtonie, jak nic nie kupię, to dzień stracony. Dobra, przynajmniej spodenki sobie kupię. Moment, tylko sobie je zawinę. Czy nie, że zwinę, tylko zawinę. O, tak o. Cyk. Nie muszę nosić w tym. Moment, jeszcze lampę wyłączę, bo kurde, lampa świeci. Nie wiem, czy ta lampa była włączona w ogóle. Już dlatego tak ludzie się uśmiechali. Wiedzieli, że są w telewizji. O, ale te są lepsze. To za szósteczkę. Popatrzcie. Nie, też za 14. Ale to jest ta. O! Zobaczymy jeszcze, z czego te spodenki są zrobione. Jak bawełna, to biorę. Jak nie bawełna, to nie biorę. Właśnie. To mi się będą... Torebka będzie się pocić. Ktoś to, kurde, tak zrobił, żeby nic nie można było przeczytać. Pisze coś tutaj, czy nie? Poliesteren. A nawet po polsku pisze, nie wiem, czy to widzicie, PL. 100% poliestyren. Dobra, nie biorę tego, pieprzę. Tylko zapnę to z powrotem. Nic nie będę kupował. Moment. Chociaż coś muszę kupić. Proszę. Są też na zamek? Nie. Sobie koszule może jakieś, o. Może jakieś koszule będą. To kupię koszulę, a jak nie, to wam pokażę te ceny. No i gdzie są koszule na mnie? Takie duże? Dwa razy. O, proszę. Tylko to są pewnie z tego. Z Izot. Z Izot są te koszule takie trochę dziwne. Chociaż ta nie jest dziwna. Dziwne w tym sensie, że mała. O, proszę, w kwiatuszki. O, ceny miałem wam pokazywać. 13 dyszka, taka koszula. Dziewiętnaście. Ósemeczkę. Kurde, się ściągnęło. Nie chciałem jej ściągać. Nie chcę przerywać tego. Moment. Nie chcę robić lip, jak coś ściągam, to poprawiam, żeby było to ładnie, nie? Nie będziemy robić śmieci. O, tu jest fajna koszula, ale to chyba damska, taka długa. Jeszcze, kurde, klocek mnie ciśnie. Moment. No, fajne koszule, nie. Nie, o, majciochy jeszcze miałem zobaczyć, że pójdziemy na majciochy. Plecak fajny nawet, ale już mam tych plecaków tyle, że się wydym. A ten jest spoko. To ten bardziej chyba damski taki. No, ale macie, $19 taki plecak. Można sobie różne rzeczy, o, nawet składowają. Proszę bardzo. Piękna robota. Dobra, idę zobaczyć na te majciochy. Zobaczycie, jakie są ceny. Uchwyty. Kiedyś wam nagrywałem o uchwytach, ale macie przykładowo 6 dolców.
szósteczkę. Idziemy na majciochy. O, za daleko zeszedłem. Gdzie są te majciochy? Tutaj nie. Zawsze tutaj były. Moment. Nie, tam są skarpetki. O, tu są. SK, MK, LK. Ja Tomiego szukam. Będzie Tomy, to kupię. Nie będzie, to nie kupuję nic, bo chodzi o to, że... O, są. Ale to nie. Kelwinki. Chodzi o to, żeby miały ten 100% bawełny. A one... O, tu są Tomiego. O, takie właśnie szukam. XLTG. Proszę bardzo. Tylko jeszcze zobaczymy, czy mają... O, jest. Pisze nawet. 100% cotton. Jakbyście chcieli kupować, to kupujcie tylko takie. Jakaś duża paczka. To same czarne. To nic, co mi za bardzo nie przeszkadza. Moment, pokażę. Zobaczymy tylko, czy są ten. Czy są 100% bawełna. Jakieś wielkasne. Proszę, zobaczcie sobie. 110 Made in, coś tam 100% cotton. Tylko, że to są jakieś wirgasy takie straszne. A może nie są? Może mi się wydaje. Dobra, bierzemy. Tylko szkoda, że ta paczka rozpakowana. Ktoś tu już grzebał. Ale nic, nikt w niej nie chodził, tylko grzebał. Ma być 4 pary. Moment. No i taka akcja. 24, 5 par. 17, 18, 3 pary. Lepiej te, tylko te były rozpakowane. Ktoś w nich grzebał. I wszystkie są... O, tu są jeszcze Hilfigery. 3 paczki. O, proszę. I też jest 100% bawełna, czy nie? Zobaczymy jeszcze te. Moment. Okej, tu znalazłem jeszcze następne, to mi jego 4 pary za 19. To zobaczymy, ile mają cottonu. Proszę. Te mają 95%, także można takie coś kupować. Dobra, biorę te majciochy i zlatuję do następnego sklepu. Tu jeszcze spoko okularki są. Co to za firma? Jakiś... Moment, bo nie mam gdzie tego trzymać. Chcę wam pokazać jeszcze cenę okularków. O proszę, jaka cena? Nie wiem, czy wy to widzicie. 8 dolarów. Nie są jakieś firmowe, wiadomo, okulary, no ale by raz założyć za 8 baków. O, jeszcze portfel by się jakiś taki fajny przydał, bo mój się już psuje. A nie można mieć wszystkiego. Paski jeszcze wam pokażę, bo muszę też jakiś pasek skupić. Ale takie ceny są. Kelwinek 17. Tu jest 13. A tak to wygląda. Czy to jest skóra, czy coś podobnego? Nie wiem, zadyszkę, nie? Ale w tym... Mam taki lepszy sklep z paskami. O, Kolumbia. Macie 12, 15. Takie ceny. Dobra, pokażę wam jeszcze sklep. Całościowo jak wygląda. A to jest ja. Także tutaj macie sklep. Oglądajcie filmiki, piszcie komentarze. Dawajcie dużo. Piszcie dużo, będzie dużo filmów. O tak. Ja lecę do następnego sklepu. Wrzucę wam parę filmów ze sklepu. Nie ma. O, tutaj są jeszcze te. Pokażę jeszcze tutaj walizeczki są akuratnie. Jakiej firmy? 3 lata gwarancji. 7 dych. 3 lata gwarancji niby. Nie wiem, jak tą gwarancja działa, nie, ale no, to jest taka spoko. Żeby moich majtek nie buchnął.
8 dych to jest już taka większa, nie? Mówię, 8 dych stówkę. O, Divago. Tu nic nie chcę reklamować żadnej firmy czy coś, żebyście później nie powiedzieli, że coś ten tego, ale tylko pokazuję. To jest dosyć fajne. No nic. Także mówię. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, będzie tego więcej. Niedługo się planuje jakiś wyjazd, to coś wam nagram. O kurde, ale ta kolejka jest niesamowita. Nie wiem, czy nie lepiej będzie bez majtek chodzić, niż stać tutaj w tej kolejce. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Proszę bardzo, dwie panie, dwie kasy, a ludzi 40 tysięcy. Jest tak, że czasami taka kolejeczka jest duża i szybko idzie, a czasami jest dwie osoby i cały dzień się stoi. No ja i tak muszę kupić majciochy. Także dzięki za oglądanie i pozdrawiam.